Panie mecenasie, chyba po trosze my wszyscy jesteśmy egoistami. I kiedy odchodzimy z tego świata, to poza tym, że zostaje ból, to zostają olbrzymie problemy. Ja bym jakby kontynuował dalej tę myśl, czyli co, porządkować swoje życie? Tak, jak najbardziej. Proszę pomyśleć również o ubezpieczeniach. U nas jest to rynek, który no jest rozwinięty, ale chyba świadomość nie jest rozwinięta do tego rynku, który jest oferowany. Powinniśmy się ubezpieczać, powinniśmy mieć ubezpieczenia majątkowe i powinniśmy naprawdę o tym myśleć jako o obowiązku wręcz. Powiem tylko Państwu, że w naszym kraju, niedaleko, obok nas graniczącym, chodzi mi tutaj o Niemcy, ilość posiadanych ubezpieczeń jest bardzo duża na jedną osobę. Ta świadomość ubezpieczeniowa jest tam wdrażana już od wieku nastu lat, żeby ludzie wiedzieli o tym, że to jest bardzo ważne. Ja wiem, że zaraz ktoś powie, no tak, ale my nie mamy takich zarobków. Oczywiście, ale proszę Państwa, możemy mieć ubezpieczenie inne, ale chodzi o to, żebyśmy mieli taką sytuację, że nie mamy ubezpieczenia jakiekolwiek innego, żeby ono było. Niech będzie mniejsze, ale żeby ono było, tak? Dzisiaj mamy, proszę Państwa, nawet koszty pochówku tak drogie, że kwota, która jest nam wypłacana z zasiłku na tą okoliczność, jest tak mała, że nie jesteśmy w stanie sfinansować nawet swojego pogrzebu, tak? Więc z reguły jest to tak dzisiaj, że no, najbliższa rodzina te koszty musi ponieść. Jak wiecie Państwo, one są dzisiaj naprawdę duże. Więc zachęcam do tego, żebyśmy się ubezpieczali. Dziękuję.